Pomarańczowe lato. Przypomnijmy, 8 minut po godzinie 11 jesteśmy tutaj, czyli na Placu Teatralnym Zielonogórska Pina Colada i właśnie tutaj przez całe wakacje rozmawiamy, przeprowadzamy konkursy, ale przede wszystkim gwarantujemy dobry wakacyjny klimat. No a za chwilę rozmowy. Dzisiaj zresztą bardzo dużo ciekawych rozmów, bo po godzinie 12 przedstawiciel miasta pojawi się w naszym plenerowym studiu Radia Index, Krzysztof Sikora. Porozmawiamy oczywiście o temacie numer 1, jeżeli chodzi o Zielonogórę, czyli pożar w Przylepie. Jak to wszystko wygląda z punktu widzenia Urzędu Miasta. Takie pytania się pojawią po godzinie 12. Zapraszamy Krzysztof Sikora, ale to nie jedyna nasza rozmowa. Tak, bo będzie też kulturalnie. Dzisiaj o 11.15, więc już za chwilę Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury. Porozmawiamy o tym, że Zatonie stało się jednym z 16 cudów Polski, więc wydaje mi się, że naprawdę ciekawa, kulturalna rozmowa, ale dzisiaj jeszcze bardziej kulturalnie, tak, prawda? Tak, kultura, bo Zatonie raz, Teatr Lubuski także. Przedstawiciele teatru wybierają się niebawem na taki duży festiwal do Szkocji, do Edynburga, i Kamil Derda około 12.30 opowie o szczegółach tej teatralnej wycieczki. No a jak wtorek, to oczywiście ZOK i Weronika Bożejko. Lato Mus Wszelakich trwa cały czas. Zobaczymy, jak w tym tygodniu ono się układa. Wspominałaś o konkursach? A oczywiście, bo no konkursy to wiesz. Na miasto się wybierasz. Wybieram się oczywiście, będę łapać ludzi i rozdawać smaczne nagrody, bo dzisiaj Kaza Mija i Wegarnik. A więc zapraszamy, rozmowy, konkursy. Już za chwilę pierwsza z naszych rozmów. Zostańcie z nami. Pomarańczowe lato. Dzień dobry, w pomarańczowym lecie u nasz gość i dzisiaj bardzo kulturalnie. Zaczynamy od rozmowy kulturalnej. Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, kulturalnie. Bardzo kulturalnie. Rozmawiamy o Zatoniu, bo Zatonie jednym z 16 cudów Polski. To piękne wyróżnienie czytelników National Geographic. To fajnie znaleźć się w takim gronie nobilitowanym, ale oczywiście tak jak każdy plebiscyt, zwłaszcza wakacyjny, to jest po prostu zabawa. Miła, ale jednak zabawa. No tak, ale to jak taki plebiscyt daje powód do dumy, do satysfakcji, w ogóle też tak się zawsze zastanawiamy, że jak są takie rozstrzygnięcia, to jak na to się patrzy w ogóle? Czy to jest tak, że o, jesteśmy już na tyle popularni, że nie trzeba nic więcej robić, bo jest i tak bardzo duża rozpoznawalność parków w Zatoniu, jak to wygląda od tej strony? No nie, ja mam troszkę inną konstrukcję. Mnie to zawsze dopinguje do pracy i raczej traktuję to w kategoriach jakiegoś takiego wyzwania i tego, żeby nie zawieść tych, którzy przychodzą, którzy po raz kolejny będą chcieli przyjechać, bo przyjechać raz, zobaczyć i wyjechać, okej. Okay. Ale my mamy naprawdę stałą grupę osób, które przyjeżdżają do Zatonia w różnych potrzebach. I ci, którzy przyjeżdżają na koncerty, i ci, którzy przyjeżdżają na wystawy, wernisaże i spotkania z książką, i ci, którzy przyjeżdżają po prostu popiknikować, ci, którzy uwielbiają przyjeżdżać tam na rowerze. Każdy z nich ma miejsce i każdego z nich trzeba docenić i znaleźć im taki moment, w którym będzie taki czas tylko właśnie dla nich. Czyli Zatonie to wiemy, że idealne miejsce do tego, żeby się spotykać. Co przyciąga tak naprawdę tych ludzi? No więc wszyscy mówią, że to park, że to zieleń. No dobrze, ale jak mieszka się w takim pięknym mieście jak Zielona Góra, gdzie tej zieleni naprawdę jest dużo i terenów zielonych wokół tego miasta też jest dużo, to jednak musi być coś więcej. I myślę, że ten sposób na narrację historyczną o tym miejscu okazał się tutaj kluczem do sukcesu. My nie tylko podziwiamy przyrodę, ale także rozumiemy kontekst historyczny tego przepięknego parku, tych ruin, tej oranżerii. Myślę, że coraz bardziej nie tylko się utożsamiamy z samą zielenią, ale z tą historią, która w tym miejscu się przetoczyła. Ale to jest ciekawe, bo moja córka ostatnio zadała mi pytanie, to rzeczywiście tutaj ta księżna, to ona tędy chodziła, tak? No, mówię, no tak, chyba są takie fakty i tak się zastanawiam, czy im więcej takich faktów, tym większa wiarygodność historyczna, jeżeli możemy mówić, jest również, jeżeli chodzi o to miejsce? Tak, z tym, że no, Polacy lubią bardziej legendy niż historię. Nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić. Ja trochę tak zaczepnie pytam, prawda? Ale tak. Właśnie, na ile jest tej takiej prawdy, a na ile tej legendy? Nie, no prawdę mamy udokumentowaną, ponieważ w kronikach księżnej Dino to Zatonie wielokrotnie funkcjonuje jako miejsce, gdzie te kroniki spisywała, jako miejsce, które opisywała, więc to nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie tą księżną w Zatoniu, aczkolwiek oczywiście tym pierwszym, najważniejszym miejscem, z którym będą identyfikować księżną Dorotę de Talleyrand-Périgord, no to oczywiście będzie Żagań, ale tutaj jesteśmy w takiej współpracy z miastem Żagań, zresztą tak jak i z Otyniem, i z władzami, z organizacjami pozarządowymi, że dostrzegliśmy, że promowanie tej postaci historycznej w momencie, kiedy robimy to razem, opłaca się zdecydowanie wszystkim.
Także dziękuję wszystkim mieszkańcom Żagania, którzy wsparli nas w tym głosowaniu, ale i my też, tak jak możemy, to staramy się pomagać w inicjatywach żagańskich czy otyńskich. Weronika, my nie mamy problemu, żeby znaleźć park w Zatoniu, bo w Google nie trzeba tego szukać, prawda? Nie trzeba. Ale są tacy, którzy szukają, prawda? No właśnie, bo tutaj przed rozmową pochwalił się pan, że nie tylko plebiscyt, ale kolejne wyróżnienie w Zatoniu. Jakie? Może się pan pochwalić? No tak, ten, trochę na takiego bufona wychodzę, że przychodzę i się tylko chwalę. Ale bardzo się cieszymy. Ale to jest dla mnie chyba wyróżnienie jeszcze cenniejsze, bo Google przysłał właśnie piękną statuetkę wielkiej złotej pineski dla miejsca, które było najczęściej oznaczane w całym województwie lubuskim. A więc już nie mówimy o jakichś kampaniach, żeby głosować na ten czy inny cud. Nie mówimy tutaj o poruszeniu jakimś takim publicznym. Mówimy o czysto praktycznej funkcji, jaką jest wciśnięcie pineski na mapie, oznaczeniu tego miejsca, więc czysta statystyka. Okazuje się, że to nie jest najczęściej oznaczane miejscem w całym województwie. Bardzo, bardzo dziękujemy. A są jakieś konkretne liczby? Ile razy było wyszukiwane Zatonie? I jeszcze do nas, że tak powiem, oficjalnych dokumentów nie przysłano. Tylko nas poinformowano. Myślę, że to jest na dniach. Wszystkie statystyki będziemy mieli. Jarosław Skorulski naszym gościem. O Zatoniu rozmawiamy i o Zatoniu po krótkiej muzycznej pauzie także będziemy rozmawiać. Bądźcie Państwo z nami. Pomarańczowe lato. Pomarańczowo i kulturalnie, bo u nas Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury. Dalej rozmawiamy o Zatoniu, ale może coś o przyszłości. Co tam ciekawego? I tej najbliższej, dalej. I tej troszeczkę bardziej odległej. Już w sobotę zapraszamy wszystkich miłośników prozy. Pani Aldona Reich, która napisała fantastyczną książkę Ziemia Odzyskana, będzie gościem w Oranżerii. O godzinie 20 będzie można spotkać się z autorką książki, która zresztą kilka ważnych momentów akcji w tej książce umieściła właśnie w Zatoniu, właśnie w kawiarni. Także będziemy mogli odczytać te fragmenty przy autorce, zapytać ją, kupić oczywiście książkę i uzyskać autograf, a zaraz po spotkaniu piękny koncert Pocztówka z Paryża. Ty masz jakieś pytania kulturalne? Bo ja chciałem się zapytać o inwestycyjne tematy. No to proszę bardzo, tak? To twoja działka chyba. To można tak powiedzieć, bo mnie interesuje dach. Dach w Zatoniu. Też mieszkańcy, też odwiedzający pewnie sugerowali być może panu, że tu by się przydał dach. Ja wiem, że to wszystko jest związane z pieniędzmi, ale są jakieś no właśnie konkrety odnośnie tego, kiedy ten dach się może pojawić? Jest zrobiony projekt i myślę, że to nie tylko kwestia zadaszenia ruin pałacu, a potrzebne jest to zadaszenie po to, żeby jednak chronić bardziej te mury, ale także dać możliwość większej możliwości wykorzystania tych ruin dla celów właśnie kulturalnych, bo i koncerty, i projekcje filmowe, i spotkania już bez strachu, że coś nam na głowę będzie kapać, będą się mogły tam odbywać, ale także mówimy o powrocie w 100% do proporcji budynku oranżerii, która była, czyli rozbudowa oranżerii, rewitalizacja kolejnych ścieżek parkowych, tam dalej, w głąb. Jeszcze mamy 20 hektarów parku, który nie został zrewitalizowany. Miejsce do wypoczynku dla całych rodzin, taka wiata piknikowa, a więc taka przestrzeń, która na pewno zyska swoich zwolenników. To są plany miasta Zielonej Góry, to są plany, które już mają swoją podstawę w tym, że pieniądze zostały częściowo już zdobyte i mam nadzieję, że te inwestycje rozpoczną się w przyszłym roku. Czym dojeżdżasz do Zatonia? No oczywiście, że rowerem. No właśnie, rowery. Kwestie związane ze ścieżkami rowerowymi to jest bardzo mocny punkt, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Parku Książęcego. Czy Zatonie już się może pochwalić ścieżką, czy oficjalnie jeszcze nie? Tą słynną ścieżką do Otynia. Nie ma odbiorów chyba jeszcze z tego zobaczenia. Jeszcze nie ma odbiorów, ale także nie ma żadnych szlabanów w poprzek, a więc... Można jeździć. Można jeździć. Właśnie świeżo moja małżonka wróciła z mostu w Stanach, gdzie przejechała całą tą trasę ścieżką rowerową między łączącą wszystkie trasy zielonogórskie z tymi ścieżkami, które są wokół Nowej Soli. Wrażenie jest rewelacyjne. Myślę, że takie otwarcie na wszystkie osoby, które mieszkają wokół Nowej Soli i uprawiają ten rodzaj turystyki i będą bez problemu mogły dojechać do Zatonia, to jest też taka świeża oferta dla tej części mieszkańców województwa
lubuskiego. Zdecydowanie. My się bardzo cieszymy, że nie tylko samochodem, ale i rowerem można, bo to nie trzeba nawet kręcić tych kilometrów, tylko po prostu dotrzeć tam i skorzystać z tej oferty pełnej tego pałacu. Bardzo się cieszymy. No tak, zdecydowanie się cieszymy. A jeszcze są jakieś oferty kulturalne już na taką dalszą perspektywę? Bo mówiliśmy o tym, co za chwilę, natomiast o tym, co będzie w takiej dalszej perspektywie? Tak, rozpoczynamy cykl starego kina, które będzie, spektakle będą odbywały się w ruinach. To przez wszystkie sobotnie wieczory w ciągu sierpnia. I chyba największe wydarzenie kulturalne tego roku i myślę, że ostatnich też lat, Opera Królewska z Warszawy przyjeżdża ze spektaklem Stanisława Moniuszki Straszny Dwór, gdzie Pałac w Zatoniu będzie grał rolę scenografii do tej wspaniałej polskiej opery. To już 2 września. Postaramy się, żeby ten dzień był wypełniony również innymi atrakcjami i spektakl teatralny i możliwość zwiedzenia parku i pałaców poprzez przewodników, którzy będą w strojach historycznych. Wszystko to chcemy, żeby zafunkcjonowało 2 września, bo okazja ku temu przednia, 230. rocznica urodzin księżnej Doroty, 700-lecie miasta Zielonej Góry i także rocznica 160. wybuchu powstania styczniowego, bo jest to impreza pod patronatem pana ministra. Sporo zatem wydarzeń kulturalnych, sporo się dzieje w Zatoniu. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury, naszym gościem. Zapraszamy do Zatonia wspólnie chyba, prawda? Dziękuję uprzejmie, zapraszamy do Zatonia, oczywiście. Dziękujemy bardzo, a za chwilę, Weronika, bierzesz się rozdać jedną z naszych nagród. Tak, już się szykuję, żeby wyjść na deptak zielonogórski a i więc komuś wręczyć coś dobrego. O właśnie, za chwilę pierwszy z naszych konkursów. Pomarańczowe lato, przygody i nagrody. A w pomarańczowym lecie Radia Index, jak Państwo widzą, taka pochmurna sceneria, ale absolutnie nie przeszkadza to nam w wybraniu się na miasto i wręczeniu Wam bardzo atrakcyjnych nagród. Zaproszenie do Wegernika między innymi za chwilę trafi do kogoś z Was, bo Weronika Łuczak już jest w sercu Zielonej Góry, w sercu naszego miasta. Weronika! My na zielonogórskim deptaku rozdajemy słodkie poczęstunki. Tym razem Wegernik, kawa i ciasto. Jest z nami Natalia, którą złapaliśmy tutaj w pośpiechu, która jest chętna na takie darmowe przekąski na popołudnie. Powiedz mi proste pytanie. Co zobaczyć w Zielonej Górze? Jak spędzić czas w wakacje? Można iść do Palmiarmi. Warto zobaczenia. Jest teatr, gdzie wieczorem warto się udać, bo są cudowne sztuki do zobaczenia. Można przejść się po deptaku zielonogórskim, gdzie jest wiele restauracji, kawiarni. No, no super właśnie i do takiej jednej kawiarni my cię właśnie wysyłamy na kawę i ciasto, także proszę bardzo, to ląduje w twoje ręce. Dziękuję bardzo. Życzymy miłego spacerowania dziękuję i smacznego. Bardzo. Dziękuję bardzo. Super, dziękujemy. Super, dziękujemy. No i proszę, w tak łatwy sposób nagroda trafiła do naszej słuchaczki. Weronika Łuczak na zielonogórskim deptaku jeszcze się w naszym programie pojawi. Będziemy oczywiście wręczać tradycyjnie, jak w naszym plenerowym konkursie, zaproszenie do pizzerii Casa Mia. Warto pozostać z nami. 11.37, a w Radiu Index, w Index TV za chwilę wiadomości sportowe. Pomarańczowe lato! Aż słońce trochę wyszło, bo kolejna godzina pomarańczowego lata przed nami. Dzień dobry, Weronika Łuczek. I Maciej Noskowicz, rzeczywiście to słońce przed chwilą dosłownie wyszło, jakby nas usłyszało. Kto chyba wie, tak. Kto wie. Witamy w 2 godzinie naszego spotkania w plenerowym studiu Radia Index. Pomarańczowe lato. 8 minut po godzinie 12. Witamy po raz kolejny w 2 godzinie naszego spotkania. W Pinakoladzie jesteśmy na Placu Teatralnym. 2 godzina naszego spotkania w pomarańczowym lecie Radia Index. Czy to będzie ta godzina, w której się będziesz wybierać na miasto po raz kolejny? Myślę, że tak. Przejdę się chyba. Przejdziesz się. Przejdę się, spotkam może kogoś, wręczę pizzę. Myślę, że ktoś się ucieszy na pewno. Bardzo proste to jest. Wystarczy tylko spotkać Weronikę i odpowiedzieć na jedno... No pewnie pytanie, które, tak, które, oczywiście. Które się coś pojawi. Jeszcze, coś jeszcze wymyślę. Dobrze, także będzie o teatrze, bo Lubuski Teatr ma się wybierać na wielkie wydarzenie, na wielki festiwal do Edynburga. No i o tym także porozmawiamy.
Tak, u nas Kamil Derda właśnie o tym festiwalu. Zobaczymy, czy udało im się zebrać te pieniądze, a wiemy, że udało i że się wybierają. Zobaczymy, co tam szykują i co wystawią. Warto zostać z nami. Druga godzina naszego spotkania w pomarańczowym lecie Radia Index. Pomarańczowe lato. Tych konkursów jest bardzo dużo w pomarańczowym lecie Radia Index. Rozdajemy je codziennie. Szukamy Was, Zielonogórzan, na zielonogórskim deptaku. Dzisiaj Weronika Łuczak ma tę przyjemność, że rozmawia z Wami, z mieszkańcami Zielonej Góry i nie tylko, bo przecież sporo turystów także jest w naszym mieście podczas tego okresu letniego. Kaza mija i pizza, zaproszenie na smaczną pizzę trafi do kogoś z Was już za chwilę. Weronika Łuczak jest na deptaku. Halo, Weronika. A my na zielonogórskim deptaku rozdajemy nagrody, tym razem smaczne, bo mamy do wygrania pizzę z pizzerii Casa Mia. Jest z nami pani Agata z dziećmi Ulą i Michałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy bardzo proste pytanie. Jak spędzać czas w Zielonej Górze w wakacje? Co robić w mieście? Na pewno odwiedzać place zabaw, co teraz właśnie robimy. Poznajemy Zieloną Górę właśnie od strony takiej rozrywkowej. Super. A dzieci fajnie się bawią? Tak. No to super. Bardzo się cieszymy. No to mam nadzieję, że po placu zabaw będzie czas na pizzę, bo pizza trafia prosto w wasze ręce. Proszę. No właśnie. I w ten sposób ta pizza trafiła do dzieciaków. Kolejna możliwość, żeby taką pizzę otrzymać, oczywiście jutro o stałej porze Casa Mia, ale także Wegarnik i mnóstwo innych nagród w pomarańczowym lecie Radia Index. Bądźcie z nami w Index TV na portalu zielonej.pl i na 96 FM, rzecz jasna. Pomarańczowe lato, płyń na fali 96 FM. Zbliża się 12.30, miało być kulturalnie i będzie kulturalnie w Index TV na portalu zielonej.pl i także na 96 FM. Kamil Derda, prawa ręka dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego, naszym gościem. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam Was, witam Państwa. Nie przez przypadek Twoja wizyta, ponieważ już niebawem wielkie kulturalne wydarzenie, przy okazji którego Lubuski Teatr będzie uczestniczyć, a mianowicie olbrzymie wydarzenie związane z festiwalem w Edynburgu. Zwarci gotowi już jesteście? Takie pierwsze organizacyjne pytanie. Zwarci gotowi, dopinamy wszystko już na ostatni guzik, jesteśmy na ostatniej prostej, w poniedziałek wylatujemy i można już powiedzieć, jedziemy na Fringe Festival. A paszporty chyba muszą być, tak? Paszporty, prawda? Już jesteśmy, o, Wielka właśnie. Brytania poza Unią, jest to już również załatwione. No tak. No to może cały czas organizacyjnie. Z czym to się wiąże w ogóle, taki wyjazd? Ile osób jedzie? Co trzeba przygotować? Strasznie skomplikowane organizacyjnie. Trzeba przywieźć scenografię, kostiumy, trzeba zadbać o to, o odprawę celną. Wszystko podlega mimo wszystko sprawdzeniu. Trzeba zorganizować przelot osób, ubezpieczyć, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie. W maju poleciałem do Edynburga, aby przetrzeć szlak, żeby spotkać się w Summer Hall. To jest jedna z najbardziej prestiżowych sal. Jesteśmy do niej konkretnie zaproszeni, aby dopiąć wszystkie aspekty techniczne spektaklu. Światło, dźwięk, każdy kabelek, jaki będzie podpięty. Mam bardzo mało czasu na wejście na scenę. To jest mimo wszystko mała fabryka, tam się odbywa kilka spektakli dziennie na jednej scenie, więc mamy 15 minut na to, żeby wejść, zainstalować się, zagrać i potem 15 minut na uprzątnięcie wszystkiego, aby następna ekipa mogła wyjść, zamontować i również zagrać. Czym jeszcze ani słowa nie powiedzieliśmy o kwestiach artystycznych, bo rozumiem, że przede wszystkim, i tutaj nie ma żadnej ironii, to jest kwestia w dużej mierze logistyczna, żeby to wszystko zorganizować. Z tego, co mówisz, no to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Aktorzy wiedzą doskonale, co mają robić. Są fantastyczni, gdziekolwiek nie pojechali do tej pory, otrzymywali zawsze owacje na stojąco, recenzje fantastyczne. To też jest tak, że na Fringe dostać się nie jest tak łatwo. Przyszliśmy eliminację, zostaliśmy zaproszeni, to proszę pamiętać, że to jest prywatna firma, która musi mieć pewność, wiedzę, tak? Kogo konkretnie zaprasza, to musi być pewne i my jako jeden z dwóch teatrów w Polsce w tym roku jedziemy na Fringe. Jednym teatrem, drugim jest Pieśń Kozła Grzegorza Brala, który notabene jest reżyserem Guseł, z którymi właśnie jedziemy. Bo nie powiedzieliśmy, z czym wyjeżdżamy. Tak, najważniejsza właściwie rzecz. Jeszcze, nasza perła w koronie, Gusła. Tak, zdecydowanie. On tutaj się cieszył też na miejscu dużym uznaniem, ale też w Polsce. I jak to jest, że teatr wybierał ten spektakl, czy jednak to gdzieś zostało odgórnie sprawdzone, że ten spektakl się nadaje akurat? I to się łączy ze względami
logistycznymi. Oczywiście, że względy artystyczne zawsze stoją na pierwszym miejscu, ale jadąc 2000 kilometrów, musimy też myśleć o tym, że spektakl musi być dosyć kompaktowy w przewożeniu, tak? W związku z czym kostiumy zostały zaprojektowane przez Adama Łódzkiego w taki sposób, aby w pewnym sensie stanowiły scenografię. Same kostiumy. Jedziemy z ograniczoną scenografią właśnie ze względów logistycznych. Tam nie ma za bardzo gdzie tego przechować i z tego to wszystko wynika. A ile osób w ogóle, bo tak mówiliśmy o szczegółach, a jakbyśmy sobie przeanalizowali te szczegóły, bo wiemy, że scenografia ograniczona, ale jednak ale duża. Tak. A aktorzy, ilu aktorów? Aktorów jest 9. 9 aktorów, 2 osoby do obsługi technicznej i 2 muzyków. Dużo to czy mało? 14 osób. To przecież dużo, prawda? Na Fringe Festival to jest duży skład. A z czym się wiąże taki festiwal, wiemy już organizacyjnie, a można powiedzieć prestiżowo? Prestiżowo jest to promocja nie tylko dla Lubuskiego Teatru, nie dla każdego z aktorów z osobna, ale również dla miasta Zielona Góra, dla województwa, tak naprawdę dla Polski. To jest największy festiwal teatralny świata i my będziemy brali w nim udział. No i za chwilę o tej promocji także porozmawiamy po krótkiej muzycznej pauzie. Powrócimy do rozmowy, bo naszym gościem Kamil Derda o festiwalu w Edynburgu rozmawiamy. Warto zostać z nami. Pomarańczowe wakacje na 96 FM. Dzień dobry, w pomarańczowym lecie kulturalnie, a z nami Kamil Derda, prawa ręka dyrektora Lubuskiego Teatru. Rozmawiamy o wyjeździe do Edynburga na największy festiwal na świecie właśnie. I rozmawiamy o tej promocji. Wiemy już, że organizacyjnie to jest strasznie dużo do zrobienia. Z czym to się jeszcze raz wiąże? Czym to jest dla naszego Lubuskiego Teatru, dla aktorów? W mojej ocenie jest to największe wydarzenie kulturalne, jakie miało miejsce do tej pory w historii województwa lubuskiego. Taka jest moja ocena. Proszę mnie wyprowadzić, jeżeli jestem, wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale nie widzę niczego do tej pory zbliżone, co mogło się zbliżyć do skali tego wydarzenia. Bo my mówimy, że od nas, z naszego Lubuskiego Teatru, 9 osób plus ekipa techniczna, natomiast ile osób w samym Edynburgu będzie przedstawiać swoje sztuki i przede wszystkim jak długo będzie ten festiwal trwać, bo my mówimy, że wy wyjeżdżacie lada moment, w poniedziałek, natomiast na jak długo na tych Wyspach Brytyjskich? Spędzimy tam miesiąc, cały sierpień. Wylatujemy 31 lipca, wracamy 28, gramy do 27 sierpnia. Ilu będzie wykonawców? Setki wykonawców, setki w zasadzie grup. Wykonawców tysiące, to po prostu tysiące. Codziennie cały Edynburg żyje przez miesiąc tym wydarzeniem. Praktycznie nic innego się w tym czasie nie odbywa. Spektakle są grane absolutnie wszędzie, naprawdę w najróżniejszych miejscach. Czy dzień w dzień będzie, aktorzy będą po prostu w pracy? To nie jest tak, że przyjadą, tydzień przerwy, coś sobie możecie... Na szczęście zaplanowaliśmy za 2 dni przerwy, żeby prądu nie zabrakło, ale rzeczywiście będzie tak wyglądało, że codziennie będzie grany spektakl po to, aby jak największa ilość osób, ale również producentów oraz dyrektorów festiwali międzynarodowych miała okazję, szansę zobaczyć ten spektakl, ponieważ tak naprawdę Fringe jest furtką na świat. Fringe jest furtką na świat. Przyjeżdżają dyrektorzy spektakli z całego świata. No jest duża szansa na wyjazd Australia, Korea, Japonia, Ameryka. Będę trzymał za to kciuki. Czyli właśnie jeszcze organizacyjnie Gusła cały czas w tym samym miejscu będą grane, czy to faktycznie jest rozłożone po tym Edynburgu? Festiwal jest tak zorganizowany, że tak naprawdę są stworzone venue. Venue to jest miejsce, w którym odbywa się jakaś forma spektaklu, wydarzenia. My zostaliśmy zaproszeni do jednej z bardziej prestiżowych hal, ponieważ często te miejsca nawet nie przypominają w żaden sposób miejsc, w których na co dzień odbywają się wydarzenia kulturalne. To też jest pewna forma już wyróżnienia. To więc gramy cały miesiąc w tym samym miejscu, praktycznie cały miesiąc o jednej godzinie. Bilety można kupować. To, co nas ciekawiło również przed wejściem na antenę, to w jakim języku będą wystawiane sztuki, również, a właściwie przede wszystkim zapytam o tę naszą. Oczywiście, że gramy w języku polskim. Jest to Adam Mickiewicz, są to dziady.
obawiam się, obawialiśmy się, że tłumaczenie mogłoby nie oddać ducha tego spektaklu. Dlatego podjęliśmy decyzję, że będziemy grali w języku polskim, aby zainteresować jak najszersze grono odbiorców. Być może skłoni to kogoś, aby zainteresować się, kim był Adam Mickiewicz, czym były dziady, pomyśleć o Polsce w inny sposób. A mówiłeś, że zainteresowanie tym w innych krajach, w Niemczech, było, mimo że graliście po polsku. Tak, tak. Już mamy ten szlak przetarty. Graliśmy w Zittau, w Teatrze Hauptmanna i rzeczywiście graliśmy dla Niemców po polsku. Owacje na stojąco oczywiście, spotkanie z aktorami odbyło się po spektaklu i było ono dłuższe niż trwał sam spektakl. Widzowie byli tak zaintrygowani, chcieli, aby im powiedzieć, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Próbuję sobie to wyobrazić. Oglądam sztukę, której nie jestem w stanie zrozumieć, ale gra aktorska tak przekonuje, że właściwie duchowo, mentalnie się wchodzi w grę aktorów. To mniej więcej, oczywiście, no nie mamy czasu, żeby tak szczegółowo o tym opowiadać, ale mniej więcej na tym to polega właśnie? Na tym to polega. Energia, która się tworzy podczas tego spektaklu. Aktorzy wpadają w trans. Jest to zasługa oczywiście aktorów, reżysera Grzegorza Brala, jest to zasługa scenografa, kostiumów. Ja byłam, ja widziałam. Ja nie byłem, dlatego pytam. Więc pani wie, o czym mówimy. Myślę, że wielu widzów tak naprawdę widziało, zdążyło już zobaczyć Gusła. Nie spotkaliśmy się jeszcze z opinią, żeby to nie było coś wyjątkowego, dlatego też właśnie decyzja, że jedziemy tam z Gusłami. No tak, rozmawiamy o festiwalu i krótka muzyczna pauza, za chwilę wrócimy jeszcze, bo porozmawiamy o tym, że dobrze, festiwal, wielkie wydarzenie, ale ono bardzo dużo kosztuje. A więc pieniądze się pojawią za kilka minut. Proszę zostać z nami. Pomarańczowe lato. Płyń na fali 96 FM. Pomarańczowe lato w pełni, a my rozmawiamy z Kamilą Derdą o festiwalu w Edynburgu, o wyjeździe. Wiemy już, że to jest duże przedsięwzięcie, że udało się pojechać, no ale jak udało się pojechać? Wiemy, że to finansowo też dużo kosztowało. Nie udałoby się to bez wsparcia przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego, pani marszałkini Elżbiety Anny Polak, panu wicemarszałkowi Łukaszowi Poryskiemu, panu prezydentowi miasta Zielonego Januszowi Kubickiemu, a także, wcześniej tego jeszcze nie ogłaszaliśmy, teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, pierwszy raz informacja na antenie Radia Indeks, konsulat generalny w Edynburgu również dołączył do grona instytucji wspierających udział Lubuskiego Teatru spektaklem Gusła na Fringe Festival. To od razu dwa pytania. Ile ten festiwal, ile ta wyprawa kosztuje? Pomidor. Nie można mówić oficjalnie? Wolałbym na razie nie mówić. Jest to, proszę pamiętać, że jest dużo zmiennych. Wciąż jest kurs walut się zmienia. No jest to naprawdę duża kwota. No dobrze, nie będziemy ciągnąć za język, skoro jest pomidor, natomiast o konsulat chciałem zapytać, co on daje de facto? Takie wsparcie prestiżowe, czy jakieś praktyczne uwarunkowania też? Konsulat przede wszystkim jest dla nas prestiżowym partnerem. Myślę, że pomoże pozyskać jednak widzów w Szkocji i również wsparł nas finansowo. No, czyli rozmawiamy o finansach, chociaż cały czas się kręcimy wokół takiej jednej sumy, podejrzewam, że bardzo wysokiej, ale nie możemy o niej powiedzieć. Dobrze. Edynburg, szansa dla aktorów. Czy to jest dla nich, jak się rozmawia z nimi nawet zakulisowo, to oni pewnie są świadomi tego, że to jest dla nich olbrzymia szansa, ale jest takie napięcie, pozytywna adrenalina, przychodzi się teraz na próby i co? I wszyscy o tym Edynburgu tylko rozmawiają? No właśnie. Na szczęście aktorzy jeszcze odpoczywają. Czeka ich miesiąc ciężkiej pracy. Niech odpoczywają. Ja z panem dyrektorem się wszystkim zajmiemy, żeby było dobrze, żeby było bezpiecznie, żeby wszystko się odbyło. Jednakże oczywiście mam kontakt z aktorami i jest, tak jak mówisz, jest pozytywna energia, jest napięcie, nie mogą się doczekać. Nie dziwię się, również nie mogę się doczekać. No aktorzy właśnie, a sam dyrektor, jak tam nastroje wśród pracowników? Wiele osób zazdrości nam wyjazdu, ponieważ Edynburg to jest w mojej ocenie jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Jest magiczne. Samo zwiedzanie Edynburga to już jest przeżycie. Ja natomiast cieszę się, że w jakimś chociaż małym stopniu przyczyniam się do tego, żeby jednak spełnić jedno z marzeń pana dyrektora, ponieważ jedno z marzeń pana dyrektora był właśnie wyjazd jego teatru, Lubuskiego Teatru, na festiwal. Jeden z dwóch festiwali. Festiwal w Avignon bądź na Fringe. Jedziemy na Fringe.
No to wielka sprawa. Mówimy cały czas o tym festiwalu międzynarodowym w Edynburgu, natomiast no nie wierzę, że Lubuski Teatr tylko tym Edynburgiem żyje. Czy teraz tylko Edynburg, Edynburg, Edynburg? Rzeczywiście. Pracy będziemy mieli dosyć dużo. No dosyć. Wrócimy z Edynburga. Ja pewnie już w Edynburgu będę się na łączach. Będziemy organizowali korowód z panem dyrektorem, a chwilę później otwieramy scenę lalkową. W związku z czym urlopu nie przewidujemy. Coś możemy powiedzieć o tym korowodzie więcej? Czy na razie jeszcze jest taka... Na razie jesteśmy na etapie zbierania chętnych. Tajemnic nie ma żadnych, jesteśmy na etapie zbierania chętnych. Będziemy szli trasą taką, jaką w zeszłym roku. Będzie pięknie, kolorowo, dzieci będą się cieszyły, wszyscy będziemy się cieszyli. To my się cieszymy, że Lubuski Teatr żyje cały czas i w Polsce, i w Zielonej Górze, i poza granicami. Życzymy oczywiście powodzenia tam w tym Edynburgu. Podbijajcie te sceny. Nie, dziękuję. Tak, sceny chyba, bo sceny. To będą różne sceny. Jedna scena, ale zawojujemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Kamil Derda o festiwalu w Edynburgu z Lubuskiego Teatru był naszym gościem. Powodzenia życzymy w takim razie. Dziękuję. Dziękujemy. Pomarańczowe lato. 13:05, witamy w trzeciej i ostatniej godzinie naszego pomarańczowego lata na Placu Teatralnym. Dzień dobry, raz jeszcze mówią Weronika Łuczek i Maciej Noskowicz, a w tej trzeciej godzinie to już za chwilę my porozmawiamy z Krzysztofem Sikorą, przedstawiciel Urzędu Miasta, pojawi się w naszym plenerowym studiu. Oczywiście temat numer jeden, którym żyje Zielona Góra w dalszym ciągu, czyli pożar w Przylepie. Jak to wszystko wygląda z perspektywy miasta właśnie za chwilę ta rozmowa, nie jedyna w tej godzinie. Tak, bo dzisiaj również Weronika Bożejko, ZOK i Lato Mus Wszelakich. Zobaczymy, jak te wydarzenia kulturalne kreują się na ten tydzień w Zielonej Górze. Zostańcie z nami, już za chwilę nasza rozmowa. Pomarańczowe wakacje na 96 FM. Witamy bardzo serdecznie po raz kolejny w pomarańczowym lecie Radia Indeks. Nie może zabraknąć poważnych tematów, tematów, którymi żyje cała Zielona Góra bez wątpienia od ostatniego weekendu, a mianowicie Przylep i pożar w Przylepie. Razem z nami Krzysztof Sikora, Miejski Sztab Kryzysowy Urząd Miasta, tak mogę pana przedstawić. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. A właściwie pytanie, które się nasuwa. Co dzisiaj wiemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, bo właściwie cały czas państwo pracujecie, cały czas spotkania na różnych szczeblach, jeżeli chodzi o diagnozowanie pewnie przyczyn i diagnozowanie skutków również tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Co my dzisiaj możemy powiedzieć z perspektywy Urzędu Miasta? No, oczywiście Miejski Sztab Kryzysowy obraduje cały czas. Zakończyły się w tej chwili prace Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego i te działania Straży Pożarnej są w tej chwili już kończone na miejscu wybuchu. W tej chwili wchodzimy w tę fazę, tak jak pan zauważył, przygotowywania się do zabezpieczenia terenu, przejęcia terenu od Państwowej Straży Pożarnej, no i wdrażania procedur i sposobu zagospodarowania tego, co po tym pożarze zostało. No dobrze, a co to znaczy wdrażanie procedur? Jakie te procedury będą? No mamy do czynienia dzisiaj z pogorzeliskiem. Kluczowa rzecz, którą pewno też mieszkańcy, o którą się dopytują i które się martwią, to są, co się stanie teraz z tym pogorzeliskiem, jak i kto to zostanie, kto będzie za to odpowiedzialny, jak to zostanie usunięte. Tak to jest, że niestety po tym pogorzelisku nie możemy wszystkiego od razu podnieść, kolokwialnie mówiąc, z góry i zacząć to wywozić, bo nie jest to taki proces na pstryknięcie palca. To trzeba poprzedzić odpowiednimi i badaniami, i decyzjami odpowiednich organów państwowych, a nie miejskich. W związku z powyższym to, co dzisiaj możemy już robić, to jest zabezpieczanie oczywiście terenu wokół hali i dzisiaj od rana rozpoczęły się pierwsze transporty tej mieszaniny wody plus pożarowej wody używanej w trakcie pożaru razem z trocinami, które służyły jako taki zabezpieczacz czy powiedzmy element chłonący tą wodę. Od dzisiaj od rana pakujemy to, zbieramy to w takim nadzorze Straży Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej. Porozumieliśmy się oczywiście ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych. Wywozimy to w miejsce, które jest do tego przeznaczone. No niestety też, to mówię, to tak nie wygląda, że możemy to zebrać, po prostu wywieźć i być bezpiecznym. To jest proces, który będzie trwał co najmniej kilka dobrych tygodni. No właśnie, bo tak naprawdę... Co to znaczy wywozić? To będzie przez kilka tygodni.
ciągła praca, no bo to miejsce jest bardzo duże, tak przypomnijmy, że to nie jest tak, że coś spłynęło, prawda? Tak, jest dosyć dużym obszarem, też trudno dostępnym, jak Straż Państwowa w tej chwili zaznacza, jeszcze wejście do samego środka budynku jest utrudnione. Pamiętajmy, że też mówimy o obiekcie, który się de facto zawalił, spalił, więc nie jest to tak, że możemy do tego wszystkiego jeszcze dzisiaj podejść. Natomiast, no mówię, jak Straż Państwowa zakończy swoje prace, które myślę już lada chwila nastąpi, będzie to teren ogrodzony, zabezpieczony i będziemy przystępować do sukcesywnego szukania sposobu, jak to zutylizować. Oczywiście ten cały proces utylizacji pogorzeliska, tak jak wspominam, będzie to proces długotrwały i musimy mieć tutaj odpowiedniejsze decyzje państwowych służb ochrony środowiska. Mówiliśmy... To się dzieje. Mhm. To się dzieje. Oczywiście też równolegle sztab kryzysowy pracuje nad rozwiązywaniem wszystkich innych problemów, te, które zgłaszają mieszkańcy i osobiście, i telefonicznie, i oczywiście wyrażają je w mediach społecznościowych. Też to czytamy, też staramy się reagować, także też na pełnych obrotach pracujemy i myślę, że w tej chwili są opublikowane, czy publikowane są w tej chwili kolejne wiadomości na profilu prezydenta miasta i profilu Urzędu Miasta, więc to będzie się dzisiaj działo na bieżąco. No właśnie, chciałem zapytać o wyniki pomiaru, jeżeli chodzi o powietrze. One były dość szybko opublikowane, natomiast kiedy mogą się pojawić wyniki, które interesują też mieszkańców, czyli wyniki gleby? Co w glebie będzie? Wyniki powietrza będą publikowane tak szybko, jak je otrzymamy. Prezydent wczoraj ponowił swój apel o to, aby wszystkie służby tą analizę przekazały. To są wyniki robione ciągle od momentu wybuchu pożaru i wiadomo, że w samym słupie tego dymu te wyniki będą znacznie inne niż kilometr od miejsca pożarowego. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowa Straż Pożarna, która naprawdę przysłała tutaj największych specjalistów w Polsce do prowadzenia tych badań, akredytowani, zdaje się, że chyba najlepsi, że tak powiem, z największą pieczątką, w cudzysłowie mówiąc, dostępną w tej chwili Polsce, więc jest pełen profesjonalizm w tych wynikach. Ja wiem, że wiele osób pisze i komentuje, że to jest niewiarygodne i tak dalej, natomiast ktoś, kto dzisiaj pracuje nad usuwaniem pożaru, jakby nie skupia się na tym, żeby szybko robić wydruki, więc to jest zapisywane w systemach badawczych pomiarowych i dopiero jakby po zebraniu tych wyników z kilku dni, ponieważ jakby będzie też widoczne, że co było w niedzielę, co było w poniedziałek, co jest dzisiaj. Będziemy to wszystko prezentować. Prezydent jeszcze dzisiaj wczoraj apelował na sztabie wojewódzkim i apelował też do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wszyscy obiecali, że jeszcze dzisiaj te wyniki do prezydenta dotrą i jak tylko je otrzymuje, to jesteśmy gotowi, żeby je publikować opinii mieszkańcom. Wyniki, tak? Tak jest. Tak liczymy, że one dzisiaj będą. Natomiast wszyscy zapewniają nas na sztabach, pokazując te wszystkie jakby służby akredytowane do prowadzenia tych badań, że wyniki powietrza w żadnym momencie nie przekroczyły tych niebezpiecznych granic, więc czekamy fizycznie na dokument. Oczywiście też cały czas są prowadzone wyniki badań ścieków i wody. Prezydent opublikował dzisiaj wyniki wody z niedzieli, które były prowadzone przez Zielonogórskie Wodociągi. One pokazują niskie pH, ale to był sygnał dla wodociągów, aby zaczopować tą wodę i to zostało zrobione. Ta woda została już zneutralizowana i nie wpłynęła do kanalizacji deszczowej, nie wpłynęła na oczyszczalnię ścieków w Łężycy. Przed chwilą prezydent otrzymał wyniki tego samego badania, czy powtórnego badania w dniu wczorajszym, gdzie to pH skoczyło do 7, a więc jest w pełni normy, która w Polsce obowiązuje, więc to jest też akredytowane laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego, więc jest to dosyć mocno, szybko i też w takim systemie ciągłym robione, czyli powtarzamy wyniki, chcemy pokazywać opinii publicznej, że to nie jest tylko jedno badanie, kiedyś tam w niedzielę, czy kiedyś tam w poniedziałek, te wyniki będą powtarzane i będą sukcesywnie publikowane przez miasto, tak aby opinia publiczna się uspokajała, że te wszystkie takie fake newsy, czy te zapytania takie nerwowe, które się pojawiają niestety w przestrzeni, są nieprawdziwe i my pracujemy spokojnie, nie odnosząc się do tych wszystkich takich nerwowych ataków. Staramy się przedstawić mieszkańcom wszystkim jak najpewniejsze i przejrzyste dane, tak aby też wszyscy zrozumieli te dane. Nie oszukujmy się, nie wszyscy jesteśmy specjalistami od kwasowości czy zasadowości wody, więc chcemy, aby te akredytowane laboratoria potwierdzały. W tej chwili również... Ja chciałem jeszcze, dopytam o wodę, bo pan zaczął o wodzie. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. A mieszkańcy dzisiaj też pytają, skoro jest woda pitna i taka, która może być zdatna do użycia,
to po co państwo szykują beczkowozy w Przylepie, jeden zdaje się też na Łężycy? To jest tak w razie czego, czy żeby mieszkańców uspokoić? Proszę pamiętać, znaczy dwie sprawy. W tej chwili Sanepid Zielonogórski, mówiąc tak kolokwialnie i w skrócie, przesyła również do Urzędu Miasta badania ciągłe, poszerzone badania wody z ujęć, które dokonywał w niedzielę i w poniedziałek na zielonogórskich ujęciach. Telefonicznie pani dyrektor i osobiście wiceprezydenta Lesickiego zawiadomiła i omówiła te wyniki szczegółowe, że nie ma tutaj i nie było żadnego zagrożenia w sieci wodociągowej, w ujęciu wody pitnej i te normy nie zostały przekroczone. Jest jeszcze jedno badanie rozszerzone i czekamy na te wyniki z Gorzowa, ale w tej chwili one spływają do urzędu. Myślę, że no lada pół godziny, godzinę będą opublikowane, natomiast jest to zapewnienie, że ta woda też była spokojna, bezpieczna. Jeśli chodzi o studnie głębinowe, problem polega ze studniami taki, że niestety spora część mieszkańców tych studni w jakiś sposób nie zgłasza do urzędu. Nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego jakby wymogu prawnego. My w tej chwili porównujemy dane adresowe nieruchomości, które mamy w ewidencji gruntów, plus dane z wodociągów, które mają, no brzydko mówiąc, gdzie mają zgłoszone punkty ujęcia wody, czyli gdzie dostarczają wodę. I tą różnicę jakby wyłapujemy, próbujemy znaleźć ilości tych studni, które nie tyle, że są niezalegalizowane, bo mieszkańcy mają prawo do ich budowy, ale próbujemy wyłapać mieszkańców, którzy te studnie mają i będziemy również ich informować o tym, jakie są kolejne kroki. A dużo tych studni jest? No, wychodząc z urzędu, bo jakby jesteśmy od 6 rano w urzędzie, a skończyliśmy o 2 w nocy pracę, więc te dane są w tej chwili liczone, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że około 100, jeśli dobrze pamiętam, 120, ale to jest cały czas jakby liczone. Natomiast taka informacja, którą też jakby mogę przekazać, to jest wszyscy mieszkańcy, którzy jakby mają studnie głębinowe, będą powiadamiani przez urząd i będzie uruchomiona infolinia, do której mogą się zgłaszać, podawać swoje adresy i umawiać się na pobieranie próbek wody, które będzie z tych studni u nich na fizycznie na nieruchomości. Miasto będzie tę wodę badało od każdego, który sobie tego zażyczy, który się zgłosi. Będziemy to robili poprzez zielonogórski sanepid i zielonogórskie wodociągi, więc jesteśmy na to przygotowani. Właśnie dzisiaj ten plan opracowujemy, także każda studnia, której mieszkaniec będzie sobie życzył, zostanie zbadana. A co dziś wejdę też tylko beczki, po raz kolejny? Dobrze, tylko beczki, bo jest tyle pytań, a czas nas goni. Dobrze, jeszcze jeśli chodzi o beczki, no jakby nie wiedząc sytuacji, wiadomo, że mieszkańcy też wyrazili dużo obaw od razu, jeśli chodzi o to korzystanie ze studni głębinowych. Chcąc być pewnym, zabezpieczonym do czasu przeprowadzenia właśnie tych badań. No przecież przeprowadzenie próbek ze 120 czy 140 studni głębinowych, proszę państwa, no to się nie odbędzie w godzinę. To się nie odbędzie w 10 minut. To wymaga dużego czasu, więc chcąc być pewnym, że te studnie są spokojne, bezpieczne. Od wczoraj wiemy, że wojewoda zapewnił o tym, że korzystanie z tych studni głębinowych jest bezpieczne, ale każdy mieszkaniec, który będzie chciał to sprawdzić, będzie mógł to zrobić jakby na koszt i przy współpracy z miastem, a z drugiej strony, aby w tym czasie wątpliwości czy oczekiwania na badania, aby mieć dostęp do wody, dlatego prewencyjnie zielonogórskie wodociągi poustawiały beczkowozy w miejscach tam, gdzie mamy duże skupienie, czy gdzie wiemy mniej więcej o tym, że są to studnie głębinowe. To nie jest, jakby nie ma niebezpieczeństwa korzystania z kranów wody pitnej, czy z ujęć normalnie wodociągowych, ale dla tych mieszkańców, którzy mają własne studnie, udostępniamy te beczkowozy. One są na okrągło oczywiście uzupełniane. Z ciekawostek, no nie wszyscy mieszkańcy też pobierają dużo tej wody, więc są pewni, że mogą również z tych studni korzystać. Jest taki oficjalny przekaz i wojewody, i pana prezydenta, że jest bezpiecznie, że właściwie każda konferencja, każde spotkanie to jest mimo wszystko taki pozytywny przekaz. Natomiast ja się zastanawiam, co dziś jest największym zagrożeniem. Czy wtedy, kiedy poznamy wyniki, takie szczegółowe gleby i się okaże, że te materiały gdzieś mocno wsiąknęły. Co z waszego punktu widzenia dzisiaj jest najgroźniejsze, jeżeli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców? Ciężko powiedzieć oczywiście, ponieważ nikt nigdy z taką sytuacją... Wydaje się, że tak, że będziemy również prowadzili dialog, czy już mamy podpisane, czy
ustalone porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, że te badania gleby będą prowadzone. Tak jak mieszkańcy zaznaczają, w promieniu wielu kilometrów miasto również będzie tutaj współpracowało z WIOŚ-iem i też partycypowało w kosztach, jeśli takie potrzeby zajdą. Bo ta gleba natomiast, jest chyba dzisiaj kluczowa, bo o wodzie no mówimy dużo, nie, że woda jest nieistotna. Natomiast proszę zauważyć, gleba, że te obawy mieszkańców, one się zmieniają, prawda? To też jest zrozumiałe. My je obserwujemy. Wejdę od razu słowo. Jakie są największe, przepraszam, że tak panu przerywam, natomiast sam pan powiedział, że mieszkańcy również wysyłają różne zapytania, często poważne, często być może mniej poważne, ale każdy się martwi. Co z punktu widzenia mieszkańców dzisiaj jest najistotniejsze? Tych mieszkańców Przylepu i Łażycy. Najistotniejsze jest tak, że żadne badanie powietrza nie przekracza normy, w żadnym momencie nie przekroczyło normy niebezpiecznej. I ja sobie zdaję sprawę, że mieszkańcy głównie piszą, jak to jest możliwe, skoro były chemikalia, że powietrze jest czyste i jest bezpieczne. Natomiast no, warto posłuchać, warto poczytać też fachowców, którzy dzisiaj czy wczoraj nie chcę tu reklamować stacji telewizyjnej, ale tam mamy obiektywne spojrzenie naukowców, którzy mówią wyraźnie, że ten dym poszedł bardzo wysoko dzięki akurat w tym wypadku występujących warunków atmosferycznych. On się dosyć mocno i szybko rozrzedził. W związku z powyższym to powietrze faktycznie badane na 2 metrach, czyli na tej wysokości przemieszczania się mieszkańców. W wysokości 8 metrów oraz na dachach budynków. Te pomiary były dokonywane również w blokach na Łężycy, stosunkowo wysokich, prawda? Nie wykazywały żadnego przekroczenia. To są badania powtarzalne od momentu wybuchu i jakby nie ma już dzisiaj tego zagrożenia, że to powietrze w mieście jest zagrożone, czy że było zagrożone. Proszę też zwrócić uwagę, że nikt do dzisiaj na szpitalnych oddziałach nie przebywa, kto się tym powietrzem zatruł czy uskarżał na jakieś dolegliwości. To też jest dla nas sygnał, że no przecież gdyby to powietrze jednak było zanieczyszczone i faktycznie byłoby groźne, stąd byśmy mieli jakieś jakby spotkania czy informacje z SOR-ów, a takich nie ma. Więc najważniejsze przekazy są takie, że powietrze jest bezpieczne, że powietrze jest ciągle badane i monitorowane. I monitorowane będzie również w odległości już jakby dalszej od Zielonej Góry. Natomiast no, te warunki atmosferyczne nam wtedy sprzyjały. Dym poszedł mocno do góry i się po prostu rozrzedził. Druga informacja jest taka, że woda jest spokojna i bezpieczna do użycia domowego z kranów. Trzecia, że będziemy badać również na życzenie mieszkańców wody gruntowe. Czwarta, również przygotowujemy na sztabie spotkania i sposoby rozmów z działkowcami, którzy wyrażają bardzo wiele obaw. Chcemy spotkać się z nimi, porozmawiać o takim specjalnej pakiecie ochronnym, osłonowym również dla nich. To jest w tej chwili też opracowywane. Na pewno nikt tych działkowców, którzy czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni, nie zostawi z poziomu urzędu bez pomocy. Jest to przecież ich dorobek, jest to ich wysiłek i na pewno ich tutaj nie zostawimy, mimo że te głosy jakieś krytyczne się pojawiają. Czwarty sygnał jest taki, że również OSP, które ucierpiały w samej akcji ratowniczej, dzisiaj też został wydany komunikat, że nie będzie prowadzonej żadnej zbiórki publicznej. Tu prezydent zaapelował o to, żeby tych zbiórek nie prowadzić, nie wprowadzać dodatkowej nerwowej atmosfery. Pieniądze na uzupełnienie strat w OSP w jednym, w drugim są przygotowane, zabezpieczone. Prezydent je uruchomił. Więc no, staramy się działać szeroko, ale najważniejsze bezpieczeństwo jest takie, że powietrze spokojnie można oddychać. Siedzimy w centrum Zielonej Góry, nic nam nie przeszkadza tak naprawdę. W tym przylepie oczywiście wokół tej hali będzie czuć jeszcze ten zapach, tego się nie da uniknąć. A zapytam od razu o przedsiębiorców, bo też wczoraj się informacja od komendanta wojewódzkiego pojawiła, że do wczoraj miało się wyjaśnić, czy mogą wracać, czy nie mogą. Godzinę temu byliśmy z panem prezydentem w okolicy tej hali. Przedsiębiorcy pracują od wczoraj normalnie, mogą korzystać ze swoich obiektów. To też jest naturalną siłą rzeczy, że do czasu sprawdzenia wszystkich okoliczności było proszenie o wyłączenie na ten jeden dzień spokojnej pracy. Natomiast dzisiaj wszystko wraca do normy. Nie ma tutaj żadnych niepokoi. To jeszcze o przyszłość taką najbliższą zapytam, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkiego wyrokować. Natomiast jak wyglądać będą najbliższe dni, czy codziennie będziecie się jeszcze państwo zbierać, Miejski Sztab Kryzysowy z prezydentem. Wiadomo, oczekiwanie na te badania, ale co w tej najbliższej przyszłości, jutro, pojutrze, po pojutrze, jeżeli chodzi o przylep? Sztab Kryzysowy Miejski będzie pracował tak długo, aż nie rozwiążemy i nie rozwiejemy żadnych ostatniej wątpliwości ostatniego mieszkańca Zielonej Góry. Tak długo będziemy starali się reagować na te wszystkie niepokoje i lęki, to po pierwsze, czyli będziemy zapewniać tą komunikację dosyć szeroko na różnych płaszczyznach, więc będziemy pracowali tak długo, aż ostatni mieszkaniec Zielonej Góry się nie poczuje spokojny i bezpieczny. Po drugie, te wszystkie czynności, o których mówiłem, będą się toczyły, czyli
będziemy przystępować do współpracy na temat badania wód, zarówno wód tych cieknących, bo też cały czas również my jako ZGK zabezpieczamy te cieki, które niestety w tym zakładzie mięsnym były niezewidencjonowane i dopiero dzisiaj się ujawniły, czy wczoraj się ujawniły te filmy z cieknącą czarną wodą, no to były obiekty wodne, które nigdy na mapach nie zostały naniesione, więc to w latach 70., 80. zbudowane nieco poza jakby nomenklaturą urzędową. Myśmy je dopiero jakby odkryli w tym momencie, kiedy woda zaczęła wyciekać. To zostało zabezpieczone, to zostało zasłomowane. W tej chwili jest to też neutralizowane i tutaj też już to niebezpieczeństwo, że ta woda zabrudzona pójdzie gdzieś dalej, się zmniejsza. Tych zadań jest multum w tej chwili. Dzisiaj na 15 pan prezydent też zaprosił panią marszałek województwa lubuskiego na takie spotkanie dwustronne dwóch urzędów, aby po zakończeniu tych prac wojewódzkiego sztabu podjąć wspólne rozmowy i wspólne prace na temat tego, jak ten dzisiaj to pogorzelisko, jak postępować i co robić. Więc my mamy z jednej strony to najważniejsze z tyłu głowy, zabezpieczać mieszkańców, z drugiej strony uspokajać, odpowiadać na niepokoje mieszkańców, z drugiej strony działać, bo również dowozimy ciągle im tutaj wielkie podziękowania dla zielonogórskich firm, które się włączyły. Stelmet, który oddaje niezliczone dzisiaj tony tych, pan mi pomoże. No już palet? Mi teraz, nie palet, nie. Tylko wiórek. No wiórki, oczywiście. No, to jest bardzo pomocne. Mamy też wiele pomocy ze strony służb transportowych różnych, które się zgłaszają. No i to jakby widać, że ta fala pomocy też jest tak fajnie uruchomiona. W związku z powyższym te czynności się będą działy. Takie techniczne zabezpieczenie tego terenu. A oczywiście również prezydent dzisiaj wystosował kilka szerokich pism do różnych instytucji, do rządowych, do premiera, do marszałka województwa o wsparcie finansowe i pomoc przy usuwaniu skutków tego pożaru, jak również no, też występujemy również o pomoc Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby ten teren również wojskowymi, chemicznymi, specjalistycznymi sprzętem i zasobem wojskowym zabezpieczyć. Zastanawiam się, ale to właściwie waham się, czy do pana to pytanie, ale mówi pan o pani marszałek, o tym, że jest zaproszona, czy wszystkie organa mogą mówić jednym głosem w tym kontekście. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Jak pan widzi, pan prezydent stara się nie reagować na te wszystkie zaczepki polityczne. Dla nas dzisiaj najważniejsza rzecz do czasu zakończenia akcji ratunkowej, do czasu zakończenia spraw z zabezpieczeniem tego terenu. To nie jest ten czas i to nie jest ten miejsce, to nie jest to miejsce na jakieś potyczki polityczne, dlatego też to wyciągnięta ręka, mimo tych ataków, z którymi się spotkaliśmy, których też no jakby też staramy się je rozumieć. No to taka jest polityka, trzeba być twardym w polityce i staramy się to zrozumieć, aczkolwiek no to nie jest to miejsce, to nie jest ten czas i chcielibyśmy współpracować, a nie przerzucać się jakimiś doniesieniami do prokuratur. Dzisiaj pan prezydent też to powiedział w jednym z wywiadów, że on nie zamierza w tej chwili składać wniosków do prokuratur, choć w jego ocenie mógłby to zrobić, ale woli współpracować, stąd zaproszenie dla urzędu, dla pani marszałek do współpracy, na spotkanie. Wiemy, że przebywa, teraz już wiemy po tym wysłaniu zaproszenia, że przebywa w Warszawie w Senacie na konferencji prasowej, no ale generalnie chcielibyśmy współpracować z marszałkowskim urzędem i szukać sposobu, jak to zabezpieczyć, bo problem stał się regionalny. To też warte podkreślenia, że problem stał się regionalny. Na to pokazanie sprawy, na ten przebieg od pierwszego dnia, kiedy te odpady do Zielonej Góry przyjechały, w jakim momencie miasto się dowiedziało, w jakim momencie zostało powiadomione, przez kogo i w jakim charakterze, kto gdzie się potknął, gdzie kto zawinił, będzie czas. My chcemy to, będziemy musieli to pokazać i będziemy gotowi na pokazanie tego, ale nie teraz. Teraz najważniejsze jest dla nas działanie i od tego jest Miejski Sztab Kryzysowy, aby szerokim echem czy szerokim okręgiem działać, żeby każdy w tym mieście poczuł się bezpieczny, a na te odpowiedzi polityczne, konferencje i pokazywanie dokumentów w naszej ocenie przyjdzie czas. Czekamy zatem na konkrety i na to, żeby było w Zielonej Górze bezpiecznie, tak w 100%. Ja też zachęcam wszystkich mieszkańców do śledzenia profili społecznościowych Urzędu Miasta Prezydenta. Dzisiaj będą co jakiś czas odpublikowane wszelkiego rodzaju informacje bieżące, badania, jak tylko będziemy je otrzymywać, także tam będzie na bieżąco aktualizacja. Zachęcam do śledzenia. Wiemy, że będzie to się wiązało z komentowaniem, interpretacją różnych, jesteśmy też nad tego świadomi, ale no też staramy się pokazywać jak najbardziej obiektywnie i te wszystkie dokumenty, które po prostu mamy, będziemy podawać do opinii publicznej. Krzysztof Sikora, Miejski Sztab Kryzysowy, naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Pomarańczowe wakacje na 96 FM.
A my w pomarańczowym lecie znowu kulturalnie. Z nami Weronika Bożejko, Zielonogórski Ośrodek Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Znowu rozmawiamy o lecie mus wszelakich. Jak ten tydzień się kreuje w tym kulturalnym świętowaniu tak naprawdę? Będzie muzycznie, będzie kulturalnie, a na pewno będzie plenerowo. Pomimo pogody udaje nam się organizować wszystkie te wydarzenia bez deszczu. Gdzieś czasem pokropi, ale to też nie przeszkadza w odbiorze artystów, którzy występują dla nas na scenie. No właśnie, a zaczynamy już jutro tak naprawdę ten tydzień kulturalny i zaczynamy filmowo w plenerze. Dokładnie. Zaczynamy tutaj właśnie na Placu Teatralnym. Zaczynamy kolejne nasze spotkanie w cyklu Bon Voyage z filmem francuskim. Tym razem film, a oni dalej grzeszą Dobry Boże. Zaczynamy 21.30, a już od przyszłego tygodnia filmy będziemy zaczynać o 21.00, bo już trochę szybciej będzie się robić ciemnie. A pogoda nie przeszkadza w tym? Raczej nie. Ostatnio zaczęło kropić tuż przed startem seansu, ale potem wszystko się rozpogodziło. No to super, bardzo się cieszymy, ale czwartek zapowiada się chyba już tradycyjnie, muzycznie i tanecznie. Muzycznie, tanecznie na parkiecie w parku w Starym Kisielinie. Jak oglądam zdjęcia, bo jeszcze niestety ani razu nie udało mi się pojawić na tych potańcówkach w parku, za każdym razem naprawdę parkiet jest pełen. Także od godziny 17.30 do 21.00 w każdy czwartek wakacyjny można przyjść i trochę czyli nogą poruszać. Są chętni faktycznie. Tak, jak najbardziej. Żeby trochę się poruszać, a jak nie chcemy się ruszać, to chyba z książką na leżaku. Tak, wtedy można udać się do biblioteki. W bibliotece w Norwidzie można wtedy spotkać się z różnymi pisarzami regionalnymi, mniej lub bardziej. W tym tygodniu będzie Alfred Siatecki. Także też będzie spotkanie autorskie, będzie można zadać pytania autorowi, także też będzie taki trochę spokojniejszy niż właśnie ta potańcówka. Można też spędzić to z książką na leżaku na spokojnie. A weekend zdecydowanie też kulturalnie trochę mocniej. Ten tydzień faktycznie dosyć mocno kulturalnie, muzycznie i tanecznie i bajkowo chyba. Tak, bajkowo z racji tego, że jakby cykl, który jest jednym z najdłuższych, jakie w ogóle organizujemy w ramach Lata Mus Wszelakich, czyli bajki Bajdy Banialuki. I chyba bardzo lubianym. Tak, jak najbardziej. Na zdjęciach naprawdę widać, że dzieci potrzebują, chcą i bardzo się cieszą za każdym razem, jeśli jak te przedstawienia są tutaj na Placu Teatralnym. Zapraszamy na godzinę 17. Tym razem wystąpi dla nas Teatr Żelazny z Katowic ze spektaklem Płasza Chrajka. O, to coś faktycznie dla małych dzieci. Tak. Bardzo znanego w sumie. Tak, scenografia też będzie się zmieniać, będzie właśnie ta cała podróż, cała przygoda Płysza Chrajki. Trochę zadziornej, trochę takiej uporczywej momentami, ale na pewno będzie z uśmiechu. A jak jeszcze weekend się kreuje tutaj kulturalnie? W piątek również zaczynamy pierwsze spotkanie z cyklu A niebo gwiaździste nade mną, czyli obserwacje nieba z Winnego Wzgórza przy Palmiarni. Także od godziny 20 już w piątek, sobota, niedziela będzie można pójść oglądać niebo razem. Czyli codziennie, tak naprawdę przez cały weekend dokładnie, można dokładnie, zobaczyć. Od godziny 20 codziennie od piątku do niedzieli można przyjść, spróbować, jeśli uda się, jeśli będzie dobra pogoda, bo do obserwacji nieba potrzebne jest to okno takie między chmurami, to wtedy zapraszamy i będziemy wspólnie patrzeć w gwiazdy. Czyli jednak liczymy na dobrą pogodę. Tak. I można się całą rodziną wybrać, czy raczej jest to skierowane też dla dzieci, starszych, młodszych? Zapraszamy wszystkich, bo tak naprawdę patrzenie przez teleskopy nie wymaga jakby większej wiedzy, bo wszystko będzie naszykowane przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, także wszystko będą mieć pod kontrolą, przygotowane i może zobaczymy coś ciekawego. A co zobaczymy w sobotę, bo chyba nie będzie aż tak głośno. Tam coś słyszałam, że sala szeptów się na horyzoncie szykuje. Tak, cały weekend Fundacja Tłocznia ponownie zaprasza, tym razem na święto sali szeptów z okazji urodzin wcześniejszego właściciela. Otwierają ponownie salę szeptów, wstęp jest bezpłatny i od 10 do 20 zarówno i w sobotę i w niedzielę można wybrać się na Sowińskiego 3. A coś jeszcze takiego, bo wiemy, że tych wydarzeń przy weekendzie faktycznie jest troszkę więcej. Co takiego najciekawszego faktycznie w ten weekend się kreuje kulturalnie w naszym mieście? W weekend również koncerty, w sobotę aż 3, bo będzie koncert promenadowy przed Filharmonią Zielonogórską. Będzie koncert, takie trochę jam session w Café Noir przy okazji zbiórki charytatywnej dla psiaków. A o 21.30 w Parku w Zatoniu koncert Pocztówka z Paryża z Kameratą Trio. Także o 21.30 w Zatoniu, także w całym mieście i mocno muzycznie. Czyli jeżeli macie ochotę na muzykę, to faktycznie zapraszamy tutaj w Zielonej Górze i w okolicach, żeby spróbować tego kulturalnego Lata Mus Wszelakich. Bardzo dziękujemy. Weronika Bożejko, Zielonogórski Ośrodek Kultury. I zapraszamy ponownie, bo przez całe lato ta kultura tutaj w tym mieście żyje. Jak najbardziej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Pomarańczowe Lato. Płyń na fali 96 FM. Szybko, bardzo szybko ten czas minął, prawda? Trzy godziny. No tak, ale dużo konkursów i przede wszystkim dużo rozmów kulturalnych, ale także tych, które są ważne z punktu widzenia Zielonej Góry. O tym wszystkim w Index TV na portalu zielonej.pl. Czytajcie, oglądajcie. Jesteśmy specjalnie dla Was w pomarańczowym lecie Radia Index. Weronika Łuczek. Maciej Noskowicz, zapraszamy. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na jutro. A jutro gospodarzami? Mateusz Kasperczyk i Agata Karchut. Będzie pewnie kulturalnie, jak zwykle to z Agatą i z Mateuszem bywa, także i dużo konkursów oczywiście, także zapraszamy do słuchania i oglądania nas. Zapraszamy, do zobaczenia, do usłyszenia. Pomarańczowe Lato!